Siemano, dzisiaj kładziesz na serwisie Yamaha Warrior 350. Co tu w niej ogólnie będzie robione? Zestaw naprawczy gaźnika, to już go mam. Tutaj trzeba będzie naprawić gwint w napinaczu. I tu chyba pójdzie sprężynka, bo patrzę, że tu już jest nieźle i tak. No naprawdę, gwint jest tak rozwalony, że już wchodzi ten gwintownik na większą śrubę, ale chyba najlepiej tu będzie sprężynkę wkręcić, tylko po prostu jest sporo tego tu mięsa, więc będzie można to tak zrobić. Bo na większą śrubę to znowu trzeba byłoby napinacz tutaj rozwiercać, a wolałbym tego nie robić, bo no tutaj też trochę jest, ale to wtedy te ścianki będą małe, lepiej z tym nie kombinować. Zostawimy na taką śrubkę jak było. Myślałem, że się obejdzie bez wymiany łańcuszka rozrządu. Ale sobie zaznaczyłem na napinaczu, nie jak jeszcze miałem odkręcone, gdzie nie była sprężynka napięta, już jest napinacz na opór wyjęty. Się wydaje, że on jeszcze wyjdzie coś, ale on się cofa równo do tego, czyli już napinacz był na opór wyciągnięty. Widać po łańcuszku, że jest naprawdę rozciągnięty, bo kurczę, zobaczcie sobie tutaj. Tu jest taka kreseczka, jej nie widać i ktoś tu zaznaczył te miejsce, gdzie powinno być, tu jest jak powinien być rozrząd ustawiony, a jest obecnie kreska, tak jakby tu, tak jak było ząbek, był źle, ale po prostu jest tak łańcuszek już wyciągnięty, że się znaki nie pokrywają. Jakby ktoś był ciekawy, jak tu ustawić rozrząd w tym silniku, a ponoć jest tu silnik identyczny jak w Yamaszce Raptor 350, choć nie wiem, czy to jest na pewno tak, bo jeśli się dobiera łańcuszek rozrządu, to od Raptora jest taki kurde jakby... Tu jest taki ten łańcuch coś jak rowerowy, jak motocyklowy, nie? A wiecie, jak są te łańcuszki na przykład w KTM-ach czy coś, one są takie kurde zbrojone i po środku. I właśnie do Raptorów jak się szuka, to właśnie takie są, więc ten... Też kurde się tam motałem z tym łańcuszkiem, bo kurde... wychodzą też różne te łańcuszki, wiecie, różna ilość tych ogniw, nie? No i kupiłem 90 i właśnie taki jak tutaj. Też do niego zakuwarka będzie potrzebna. A propos jeszcze tego rozrządu, no to wiadomo, w fabryce, czyli jak będzie nowy łańcuszek, no to ten kreska, która jest tutaj zaznaczona, ona tutaj jest takie wcięcie i tutaj jest te coś, nie wiem, czemu ktoś tutaj korysę zrobił. To teraz przynajmniej wiadomo, czemu ktoś kurde tyle silikonu naładował. Tutaj też dam nowego o-ringa. To naprawdę na tych o-ringach to trzyma, tylko widać, że ten już jest wygnieciony i po prostu może się pociło, to ktoś tu dał trochę swojego silikonu, żeby to jakoś było zrobione. No ale dobra, wracajmy do tego rozrządu jeszcze. No to tu macie kreskę na magnecie, wiadomo, ona tu ma się pokrywać, tu kreska ma się tu pokrywać. No i tłoka macie mieć na samej górze. To ja już tu sobie sprawdzałem. Wszystko się zgadza, lepiej sobie od razu ustawić. O, nie wchodzi ten. Zaraz trafiłem w to? No trafiłem. Na samej górze jeszcze nagar z tłoka. Kurde, jakie paliwo kapie, zobaczcie. Aż zielone. Ja pierdzielę, masakra. To tak wygląda sytuacja z składem. Warrior 350. A jeszcze luzy zaworowe będzie trzeba sprawdzić. W necie znalazłem, że... No to muszę sobie na zdjęcie zobaczyć, żeby wam nie przekręcić do tego kłada. Tutaj jest spoko, bo nie trzeba płytek, tylko jest tak jak w KTM-ie ten i w skuterach, czyli ta regulacja na te... Nie wiem, jak to się nazywa, no... Te takie czpienie, nie wiem. Kontrowane nakrętko. A do tego, do tej Yamahy luzy zaworowe na ssących 006, 010, a wydechowe 016, 020. Na wydechowy to spory luz, na ssący bardzo mały. To tak sytuacja wygląda. Jeszcze tu ze światłami trzeba będzie pokombinować, ale sobie znajdę po prostu prąd, gdzie tu jakieś 12 V dają i coś tu się wykombinuje, wiadomo, nie? Z tymi napinaczami też jest spoko w sumie, bo ten, one normalnie. Najlepszy niezawodny napinacz. Choć zdarza się, że tu się wyrabia to, ale to zazwyczaj już w starych, nie? No dobra, to tak wygląda sytuacja. Jak już się zaczęło robić, to ten części przychodzą. Myślę, że do weekendu już kłada złożę. Patrzę, że aż powietrze z koła zeszło. W becie mam taki kapsel do naprawy, ale to mówię, czekam aż od ziomka wezmę ten
te sprężynki to sobie muszę naprawić, bo z dekielka mi tam leci. W ogóle do bety takie listki sobie kupiłem. Może zobaczycie na następnym filmie je już. Fajnie będzie wyglądało w sumie. Bo trzeba je założyć bardziej tak, żeby nie wystawały, bo jak założę tak, to nie wiem, czy one będą żywotne, powiem wam. Chyba 7, nie wiem, 6 albo 7 dych kosztowały. To raczej się nie spodziewam, nie wiadomo czego, ale fajnie będą wyglądały. Więc jeszcze przewalę sobie kładę na bok, zdejmę tu pokrywę, żeby mi olej nie wyleciał. Zobaczymy, jak to wygląda od razu, czy ściągacz do tego taki ma, bo mam tych ściągaczy chyba z 10, ale wiadomo, może akurat się tak trafić, że do tego magneta nie będę miał. Dobra, to lecimy dalej. Trzeba będzie jeszcze odpiąć przedni wentylator. Zobaczcie, co tu się dzieje, kurde. Duchy, normalnie duchy. Ja pierdzielę, jajca. A, dobra, nie żadne duchy. Tutaj się kabelki spięły. Dobra, spoko. Ja patrzę, co to się dzieje. Dobra, zrobimy to tak, że się nie dotykały. Mówię, kurde, myślałem pierwsze co, że jakiś czujnik jest, ale mówię, kurczę, przecież tu nie ma ten. No dobra, się wyjaśniło. No dobra, git. Lecimy szybko ze śrubkami, żeby baterii nie rozładowywać na darmo. Pewnie akumulator też słaby jest. Trochę rozrząd przeszedł, ale nic się nie stało. No i tak wygląda sytuacja. Na razie robota się skończyła. Trzeba zamówić ściągacz, bo raczej tu nikt takiego nie będzie miał. No jeszcze tam zadzwonię do ziomków, ale pewnie będzie lipa. Wychodzi, że to jest 35 mm i 1,5 RH. No wychodzi, że tak, i on jest taki długi właśnie. Bo są też na Allegro te ściągacze. To na Allegro to jest to ten. Ta sama cena. Pisze, że pasuje właśnie. 9 dych trzeba dać. I wysyłka. No ten będzie pasował i tamten też. Dobra, idę zamawiam ściągacz. Ile się dało, tyle zrobiliśmy dzisiaj. No i tyle. Do następnego odcinka. Na razie.